Witam serdecznie. Chciałbym was zaprosić na kolejny odcinek z Zagrajmy w Little Nightmares 2. Jednakże, żeby was zaprosić, to przejdźmy może do komentarzy, które zostawiliście mi pod poprzednim odcinkiem, czyli dokładnie pod odcinkiem 6, który był w zasadzie wczoraj, czyli 27 lutego. A dzisiaj 28 lutego, czyli dzień później, ja nagrywam kolejny odcinek, bo widzę, że napisaliście parę ciekawych komentarzy. I standardowo, jeżeli nie chcecie słuchać tych oto komentarzy i wolicie przejść do konkretów, to tutaj macie licznik, a my przejdźmy jakby do odpowiadania na wasze komentarze. Zacznijmy od nowej osoby, która w zasadzie po raz pierwszy w tej serii zadebiutuje, jeżeli chodzi o komentarze, czyli Kruger 309. To malowidło dało mi takie wrażenie, że przez chwilę myślałem, że to zbita szyba. No, przyznam, że jak oglądałem sobie poprzedni odcinek, bo w ramach kontekstu chciałem sobie odpalić i zobaczyć co jak, to muszę przyznać, że całkiem fajne spostrzeżenie i nawet ja bym nie zdawał sobie raczej z tego sprawy, że to jest zbita szyba, w sensie nie porównałbym na pewno to do zbitej szyby, aczkolwiek no mimo co dziękuję za fajną taką podpowiedź, ponieważ faktycznie gdy się tak bliżej temu przyjrzałem, no to jest to dosyć prawdopodobne. Zaraz, Pinokio, sprawdziłbyś chociaż, czy ma długi nos, bo jeśli nie, to raczej jest to Pinokio wersji z długim sznurem. Tak, oczywiście. Biblioteka z 7 minuty skojarzyła mi się z drugim bodajże rozdziałem Little Nightmares 1. Chyba twórcy się troszkę zainspirowali poprzednikiem. Być może, no nie można tutaj powiedzieć, że się nie inspirowali, dlatego że jest parę takich segmentów w grze, gdzie niektóre lokacje są do siebie bardzo łudząco podobne, więc podejrzewam, że mogli się troszeczkę inspirować poprzednią częścią, co jest dosyć prawdopodobne i myślę, że dzięki temu Little Nightmares 2 też zyskało taką popularność, bo jednak no, gdyby zrobili z tego zupełnie co innego, no to mogłyby być różne podejścia do tego, nie? Niemniej jednak fajnie, że niektóre lokacje wyglądają podobnie do Little Nightmares 1, aczkolwiek szanuję tutaj również za pomysłowość, ponieważ są też lokacje, których my nie zwiedzaliśmy w Little Nightmares 1, co trzeba oczywiście nadmienić. Widać, że to nauczycielka z matmy, która chce zmusić ich do napisania sprawdzianu. Six już porwała, by ten... Tak, ona porwała Six tylko i wyłącznie po to, by ona mogła napisać ten test. No oczywiście. Ciekaw jestem, co się stanie, jeżeli ona nie zda tego testu, to co ją będzie czekać? To mnie bardzo zastanawia. W ogóle ciekawa sprawa, może w tym odcinku uda nam się odnaleźć Six. Fajnie by było, nie powiem, że nie. Dla mnie jest to szkoła dla psychicznych nauczycieli. Sam bym nad tymi szachami się nawkuźwił, żebym grę wyłączył i włączył ją dwa dni później. I tak do momentu zrobienia tych szachów. No widzisz, Kruger, no to byś się zdenerwował. I wcale się nie dziwię, ponieważ nie należało to do łatwych zadań. Tyle ode mnie. Dziękuję za komentarz, Kruger. A teraz przejdźmy do następnej osoby. Asia Whiterose. Z tą rozpunką to odpowiedziałam na twoje pytanie z poprzedniego odcinka w komentarzu, jak pytałeś, jak się nazywa ta baśń o długowłosej dziewczynce w wieży. No tak, zgadza się. Chyba o tym nawet nie wspomniałem. A jak wspomniałem, no to musiałem przypadkowo chyba wyciąć jakąś sekwencję. A jeżeli nie wspomniałem, no to prawda, wspomniałaś o tym i jeszcze raz serdecznie dziękuję za to. A tak fajnie się z nią bawiłem. Ta fajna zabawa, nie daj się zjeść. No ej, no ale jakaś to jest zabawa w końcu. No słuchaj, może nie należy to do najfajniejszych zabaw, ale jednak jako tako to jest jakakolwiek zabawa. Ja też szachów nie umiem, zawsze grałam w warcaby. No, to tak samo jak ja, piąteczka. Ciekawe, czemu tam w ogóle były szachy i zagadka z nimi. Może to jakiś szkolny klub? Wiesz co? To jest dosyć prawdopodobne, tym bardziej, że w zagranicy, z tego co wiem, nie wiem czy dokładnie w Wielkiej Brytanii, w Londynie czy gdziekolwiek, ale w takich szkołach zwykle mają takie kółeczko wzajemnej adoracji, gdzie wymieniają się swoimi ulubionymi zainteresowaniami, no i w tym wypadku może faktycznie to są szachy. Kto to tam ich wie w sumie w tej szkole, szkole pełnej wariatów. No i na sam koniec Zakolników TV. Powiem tak, po tym co widziałem w obecnym odcinku, to naprawdę mam wrażenie, że jest to szkoła dla osób umysłowo chorych. Tylko w sumie, czy powodem tych zachowań u uczniów z poprzedniego odcinka, tak na chwilę się cofnę, nie jest sama nauczycielka?
Ona z całego towarzystwa jest najbardziej dziwna. Nie wiem, może to jakieś skażenie jakąś dziwną substancją, stąd te nadprzyrodzone zdolności i może uczniów to samo powoduje agresję. Wiesz co? Możliwe, możliwe, że to jest tak, że nauczycielka jest powodem, dlaczego oni się tak zachowują, że oni są tacy, wiesz, nadpobudliwi, są tacy agresywni. Wiele naprawdę wyjaśnia. Być może to jest właśnie powód tej nauczycielki, że być może ona ma na nich jakiś taki wpływ, być może oni, nie wiem, widzą w niej jakiegoś takiego wzorca do naśladowania. Ciężko mi jest stwierdzić. A może to jeszcze jest inna sprawa, że po prostu sama nauczycielka stoi za tymi dziwnymi zachowaniami, że po prostu mogła im coś, powiedzmy, podać, co spowodowało, że oni są na tyle agresywni, że zachowują się tak, a nie inaczej. No nie wiem, ciężko jest mi stwierdzić, tak szczerze. Już sam co do tego, co się działo się w obecnym odcinku, że ciężko mi wybrać najbardziej racjonalną opcję. Misja z szachami była przednia, fajnie to przemyśleli, że szachy działały jako mechanizm otwierający drzwi. No tutaj się z tobą zgodzę, fajnie to właśnie wygląda, że ogarnęli coś takiego, że mechanizm, w sensie te szachy to jest tak zwany właśnie mechanizm do ogarnięcia drzwi. Całkiem fajna i ciekawa sprawa, muszę przyznać. Dobra, dziękuję wam za komentarze. Mam nadzieję, że cieszycie się z odpowiedzi na te komentarze. Oczywiście pod dzisiejszym odcinkiem również zachęcam, byście skomentowali, ponieważ zobaczymy, co ciekawego dzisiaj się będzie działo. Jestem naprawdę bardzo ciekaw. Ja już się nie odzywam, a teraz przejdźmy do odcinka. No dobra, to budzimy się i lecimy z koksem. Trzeba zobaczyć, co tutaj w trawie piszczy. Mamy tu, widzę, jakieś talerze, czyli prawdopodobnie jesteśmy na jakiejś stołówce. Przynajmniej tak mi się wydaje. Może zamknijmy sobie drzwiczki, tak na wszelki wypadek. No i dobra, myślę, że warto byłoby teraz tutaj na dół zejść, bo raczej tam byśmy się nie dostali pod żadnym pozorem. I co my tutaj mamy? Mamy tutaj wózki. Wózki trochę jak w Ikei. Tak, dosłownie, kiedy przyjeżdżam z rodzinką sobie do Ikei, to też przy okazji widzimy właśnie takie wózki, kiedy jesteśmy w dziale bistro. Może da się go... O, da się go przesunąć jak najbardziej. Ty, a może trzeba zrobić coś takiego, że przesunąć go z powrotem i otworzyć sobie drzwi dzięki temu? Coś takiego? Coś w ten deseń? Ty, bez kitu. Może nie dokładnie tak samo jak ten, ale... Ale podobnie. O kurde, kto to jest? Ty, to są czyjeś zwłoki. Czyjeś zwłoki wpakowane w... Co to dokładnie jest? To jest jakiś śmietnik? Czy to jest zmywarka? Co to dokładnie jest? A mogę sobie kiełbaską rzucić, fajnie. Fajna zabawa, nie powiem, że nie. Dobra, podejdźmy do tego ziomka. O, znowu jakieś dziwne koszmary. W końcu ten. W końcu tytuł gierki jest adekwatny z tym, co tutaj się dzieje. W końcu małe koszmary, no nie? I tym takim małym koszmarkiem jest na przykład Mono. I Six, oczywiście, że tak. Dobra, ale ja nic tutaj nie widzę. Chyba, że trzeba się wyżej wspiąć. To jest dosyć prawdopodobne, aczkolwiek nie wiem jak na... Jak bardzo. Tak, chyba trzeba będzie tam do góry się dostać. Chyba. Albo i nie. Tam nie widzę za bardzo jakby dostania się. Może trzeba byłoby ten wózek na górę wspiąć. Albo jeszcze inaczej. Tam u góry chyba była jakaś szpara, co nie? Tak, tam u góry coś jest, zdecydowanie, więc może warto byłoby z tym wózkiem tutaj wjechać. I tam gdzieś może do góry się dostać. To też nie jest głupi pomysł. Próbujmy. Próbujemy. Ale zanim to zrobimy, musiałem powyłączać niepotrzebne programy, by nie było właśnie takich dziwnych akcji, że na przykład będą jakieś lagi z dupy. Bo wolę tego naprawdę uniknąć. Czekajcie! Tutaj mamy przejście do góry. Przecież tu mamy jakąś dziurkę. Widzicie to?
Może źle się wyraziłem. Nie chodzi mi o dziurkę, tylko chodzi mi bardziej o taką klapkę. Coś takiego. Dobra, weźmy ten. Weźmy tak, o, zróbmy coś takiego. I zoom do góry. Tam na 100% coś jest. O, jesteśmy w kuchni, super. O kurczę, ty, patrz, jest tutaj kolejny ten. Kolejny opętany gówniak. No w tym wypadku niestety nie można tak nazywać rzeczy, wiecie, że o, to jest jakiś chłopczyk. To po prostu nazywamy rzeczy po imieniu. To jest po prostu gówniak. Dobra, mamy tutaj pieprzniczkę, ale ona na nic się nam tutaj za bardzo nie przyda. No i trzeba było coś takiego zrobić. No może nie do końca, bo teraz właśnie nas zaatakowali, ja nie zdążyłem jakby dobrze zareagować, aczkolwiek trzeba będzie później zaatakować. Tak więc spokojnie, ja mam tu wszystko pod kontrolą. Więc jeszcze raz. No i bardzo dobrze. Trzech padło i teraz czwarty. O, a ten głowę stracił. Czekaj, czekaj, czekaj. Da się tą głowę ten? Nie, nie da się już tej głowy zniszczyć na inne kawałeczki. Dobra, tutaj nic szczególnego nie widzę. Chyba. Nie, możemy tam przejść pod tym, pod stołem. Ale sprawdźmy, czy tutaj nic szczególnego nie ma. Tu na razie mamy piekarnik. Chyba to jest piekarnik. A może... Nie, to jest piekarnik. Tak, tutaj jest zmywarka, piekarnik. A tutaj mamy ten wózek. Ten, który... Po którym musieliśmy się wspinać, żeby dostać się tutaj. Tylko, że tutaj już ma naczynia na sobie, więc raczej, no, średnio byłoby się tutaj wspinać. Aha! O, no to się tutaj... No, na ciekawą imprezę natrafiłem. Mogę tutaj coś podnieść? Ty, a może tą głowę trzeba podnieść? Ej, bez kitu. To dlatego ta głowa była. To dlatego ta głowa była. Oni teraz na mnie w ogóle uwagi nie zwracają. Jezu, przez chwilę myślałem, że on mnie zdemaskował czy coś. Dobra, idziemy powolutku. Powolutku, bez żadnego tutaj kombinowania. Jezu, ale oni mordę mają przerażającą. Jezu, oni są opętani jacyś, serio. Dobra, udało się. Jakoś uniknąłem teraz tego. Okej, okay, kryjemy się, znaczy kryjemy, idziemy w stronę drzwi. Co tutaj się dzieje? Co oni wyprawiają? Tutaj są wszyscy praktycznie. Ile tych dzieciaków jest? A co jest Six? Gdzie ona? O, przyszedłem jakoś dalej i nikt mnie nie zauważył. Dobra. Co my tu mamy? Tu mamy drzwi jakieś. Chodźmy do góry. Niestety tutaj nie widzę żadnego przejścia, aczkolwiek może to się zaraz zmienić.
A, widzicie? Mówiłem, że to się może zmienić w każdej chwili. Dokładnie. Dokładnie. Idziemy wyżej, wyżej, wyżej. Chyba będzie trzeba doskoczyć. Nie chcę tego mówić, ale jest to dosyć prawdopodobne. No, ale nie w taki sposób. No proszę was. O, udało się, w końcu się złapaliśmy. O, super. To jest zabawne, jak udało nam się ten. To jest zabawne, jak udało nam się przechytrzyć ich, co nie? W ogóle tutaj mamy ten, słoik z mózgiem. Przypomina mi się Sloth Brain z Harry'ego Pottera na PS1. I co teraz mogę tu zrobić? A właśnie jestem ciekaw jednej rzeczy, czy mogę dorzucić do tego guziczka? Ten, tym słoikiem. O, mózgiem trzeba było dorzucić. No nie, no nie gadajcie, że to znowu ona. Ja pierdzielę, co ona robi najlepszego? Myślałem, że już od niej spokój będziemy mieli, ale ona kurde musiała znowu powrócić. To ta jest nauczycielka, nie wiem, wszystkiego już? Dobra, widzę, że ona mnie widziała, bo usłyszała, że ja się tutaj ten skradam. To trzeba może zrobić coś takiego. Dobra, to na razie sobie siedzimy pod stołem i czekamy, aż ona przejdzie dalej. Bo tak to my możemy sobie tutaj czekać w nieskończoność. A warto byłoby poczekać, aż ona pójdzie sobie gdzie indziej. O, dokładnie, tak jak teraz. A my się teraz chowamy tutaj. I nikt nas nie widzi. W sensie ona, tym bardziej ona nas nie widzi. No, i co teraz będziesz robić? Idziesz dalej, okej. To z kuchni idziesz do drugiej kuchni, tak? Mam rozumieć. Można tam przejść jakoś? Okej, można. I ona sobie tam dalej robi. Okej. To nie powinna wtedy mnie zauważyć, jak ja tędy se przejdę, co nie? Bo ona jest za tymi słoikami ustawiona. Ta. Nie powinna mnie widzieć. Fu, czyjąś nogę ona ma. Zauważyła mnie. Nie wiem, jak to zrobiłem, ale mnie zauważyła. Dobra, niech ona może tędy przejdzie, czy coś. Bo ja wiem, że ona pewnie będzie chciała tędy pójść. I teraz będziemy musieli ją śledzić. Coś mi się tak wydaje.
No dawaj, idziesz, idziesz. A nie tam, kurde, przy stole robisz. Nie, może ja mam ci specjalne zaproszenie wysłać, żebyś ty poszła dalej? No dobra, jakoś ją trochę przechytrzyłem, jak widzicie. Co jest teraz w cieniu? Ona mnie w ogóle nie widzi. Co to za kółko, co narysuje? Chowamy się z powrotem z tej strony i zaraz będziemy skakali w tamtą stronę. Musimy zrobić to tak, żeby ona nas nie widziała. Bo to jest cała kwintesencja tej misji, a raczej tego poziomu. Ale przecież cały czas stałem, o co tutaj chodzi? Co, ja za długo stałem, czy co? Dobra, kryjemy się za książką. Jak widzicie, przed chwilą musiałem wam mniej więcej pokazać drogę, jaką pokonałem. Żeby to tylko i wyłącznie dlatego, żeby ona na razie się nie patrzyła. Niech ona przestanie się interesować najlepiej tym. O, dokładnie. Pyk. Dobrze, dobrze. I zajebiście. Uciekliśmy. Dobra, ona teraz się nam nie będzie już interesować. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, mamy tutaj jakieś przejście. O! Jesteśmy z drugiej strony. Z dala od tej, kurde, kutasiary. Tu widzę, że będziemy mieli checkpoint. Super. Podoba się mnie to. Dobra. Okej. Dobrze. I teraz... Ium! Dobra, dostał w łeb. Teraz następny będzie musiał oberwać. I następny w łeb dostał. Okej. I jesteśmy teraz przy szafkach. Oj, 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 oj. To ja lepiej cofnę się po młotek. No, młotek się przyda w tej sekwencji. I to bardzo. Młotek się tutaj bardzo przyda, tym bardziej z tego względu, że... no, będziemy atakowani. Dobra, jeden się tu kryje i teraz drugi będzie za mną, no. Dobra, jest, głowa rozpieprzona. Kurde, za późno. Dobra. Dwóch na jednego to banda łysego i oboje żeście padli. Frajerzy. Ale tutaj będzie mi... checkpoint. Dobra, mamy tutaj checkpoint. Całe szczęście, bo już myślałem, że będziemy musieli cały ten fragment powtarzać. Dobra. Wchodzimy na pełnej. To jest Six. Co oni z nią robią?
Dobra, trzeba się z nimi rozprawić. Nie ma to tamto. Raz. Dwa. Halo? To ty? Raz w łeb to, kurde, nie oznacza, że ktoś się pobił. Ale widać, że ona jest osłabiona, nie? Ona jest mocno osłabiona, chodź. Dobra. To myślę, że... Myślę, że to będzie dobry pomysł, aby tutaj zakończyć ten oto odcinek. Tak więc, reasumując i podsumowując to, co się dzisiaj wydarzyło, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał po więcej. Wpadajcie na socjale, linki są pozostawione w opisie. No jestem ciekaw tego, co tutaj według was się mogło wydarzyć. Tyle ode mnie. Trzymajcie się i cześć.